W zabytkowej willi Czerwony Dwór otwarto wystawę prac Zenona Remiego. Urodzony w Nowym Sączu, absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Krakowskiej, mieszka i pracuje w Zakopanem od pół wieku. Jestem Zakopiańczykiem, tak za takiego się uważam i jedną z pierwszych realizacji to z architektami Dajewskim i Stanisławem Tylką zaprojektowaliśmy osiedle Kasprusie, na którym mieszkam. Następnym takim większym, znacznym obiektem to jest Dolna Stacja Gubałówki z architektem Tomaszem Gruzińskim. No i bardzo lubię kaplicę na Pardałówce. Ja robiłem projekty konserwatorskie, przebudowy willi Oksza, gdzie powstało Muzeum XX wieku, Galeria Hasiora, no i ostatnio rekonstrukcja dworca kolejowego i przychodni dawnej, gdzie będzie Centrum Kultury Zakopiańskiej z nową funkcją mediateki. Na wystawie w Centrum Kultury Rodzimej zobaczymy akwarele, bo właśnie ta trudna technika malarska jest jedną z największych pasji Remiego. Są malowane delikatną ręką, pokazują momenty w górach, pokazują architekturę zabytkową Podhala, także we wnętrzu jest cała sala poświęcona staremu kościółkowi na Pęksowym Brzysku. Widzimy także piękne szałasy z Bukowiny Tatrzańskiej. Część zatytułowana Impresje pokazuje architekturę i wrażenia z podróży po Europie, ale także po wschodzie, a więc mamy akwarele z Kambodży, z Laosu, z Wietnamu, pokazujące pewną atmosferę. Wydaje mi się, że szalenie ważne jest, że na akwarelach nie ma postaci, nie ma ludzi, ale one bardziej mówią o człowieku, niż gdyby został tam narysowany. Większość eksponowanych prac została wypożyczona z kolekcji prywatnych. To nie tylko obrazy, ale również kartki świąteczne czy ilustracje do książek. Dla dzieci jest wspaniała książeczka o Mozarcie, ilustrująca także jego życie i całą twórczość. Wspaniała książka też dla dzieci o operach, włącznie z operą Pendereckiego. Piękna książka o budowie domu. Czym jest dom? Remi, malując swoje akwarele, odpowiada na pewne pytania, czym jest dom. Nie jako bryła architektoniczna, ale czym jest dla każdego człowieka. Sam twórca nie ukrywa, że pasja plastyczna towarzyszyła mu od najmłodszych lat. Rozwijał ją w czasie studiów na Wydziale Architektury. Jak zacząłem chodzić i już umiałem trzymać ołówek w ręce, to już były rysowania na papierze i tutaj na wystawie będzie moja pierwsza kartka świąteczna, bożonarodzeniowa, szopka robiona z wyklejanek, jak miałem 6 lat. No potem przyszła architektura na Politechnice Krakowskiej, gdzie też mieliśmy katedrę rysunku i tam też dalej się szkoliłem. No i potem już sam z pędzlami, farbkami jeździłem po świecie i rysowałem i malowałem. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmują kartki świąteczne. Ten nieco już odchodzący w zapomnienie zwyczaj składania i przesyłania życzeń jest dla artysty szczególną formą wyrażenia emocji związanych z okresem świąt. Lubię takie małe formy i trochę się tym bawię. Oczywiście każda kartka jest inna, tematy są wiadome, Boże Narodzenie i Wielkanoc. Dzisiaj doznałem, no nie mówię olśnienia, ale zachwytu nad tym, co inspiruje dodatkowo pana Zenona. Wydaje mi się, że oprócz talentu, którym no, jest przypisany, i to zderzenie sztuki, absolutnie jest to zawodowstwo, coś, co budzi zachwyt. Wystawa będzie czynna do 19 marca. Na razie jednak dostępna jest jedynie online na stronie www.zakopane.pl. Po raz 12 w Zakopanem odbywa się festiwal kolęd, pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych Dobrze, żeś się Jezu pod Giewontem zrodził. To czas przypominania starych zwyczajów związanych ze świętowaniem Bożego Narodzenia. Zespół Dziewięć Sił przedstawił jedną z najstarszych podhalańskich szopek. W wielu zespołach regionalnych jest kultywowana góralska sopka, a my pokazali najstarszy typ tej podhalańskiej sopki, czyli fedory. To jest przedstawienie kolędników, którzy dawno chodzili po chałupach, w której występuje baca, fedor
Iwan i Stach. Jest tam Dziot, jest tam Anioł. Ten typ sopki był znany już w XVII wieku. W zakopiańskich kościołach można usłyszeć znanych wokalistów i zespoły regionalne. Nierzadko kolędy i pastorałki śpiewają całe rodziny. Pastorałki nasogóralskie są tak pogodne, że właśnie pokazujemy, odzwierciedlamy tą swoją radość podczas śpiewania tych pięknych kolęd i pastorałek. Jest to też nasz obowiązek przekazywać tą kulturę piękną, te piękne kolędy naszym młodszym pokoleniom, naszym dzieciom i właśnie w trakcie tego kolędowania w Zakopanem będą dzieci nasze, moich wszystkich najbliższych, mojego brata, kuzyna, moja córka i naszych tu sąsiadów. Te dzieci już ze mną kolędują chyba od 8 roków i tak bardzo czekają na ten okres. Ciociu, kiedy będziemy śpiewać te kolędy? Tegoroczny festiwal odbywa się tradycyjnie w zakopiańskich kościołach. Można w nim uczestniczyć również przez internet. W tym trudnym czasie chcielibyśmy, aby wspólne kolędowanie przypominało nam o Bożym Narodzeniu, aby choć trochę oderwało nas od trudnej rzeczywistości i pozwoliło nam cieszyć się nadzieją, którą niesie to piękne święto. Tych z Państwa, którzy nie będą mogli dotrzeć do Zakopanego, czy do zakopiańskich świątyń, zapraszamy na naszą stronę festiwale.zakopane.pl, Festiwal Kolęd, gdzie będzie można posłuchać i zobaczyć wszystkie koncerty, które będą się odbywać w ramach tegorocznej edycji. Wielkimi krokami zbliża się Światowy Dzień Śniegu. Światowy Dzień Śniegu po raz 10 w Zakopanem. Mimo pandemii, mimo że jest smutny czas, zapraszamy Was wszystkich do zabawy. A zabawa będzie tym razem online. Będziemy się razem bawić na quizach, konkursach, programach artystycznych. Zapraszam Was również do aktywności na śniegu. Będzie górka, będzie trasa biegowa, będzie tor przeszkód i w wolnych chwilach z rodzicami przychodźcie i bawcie się z nami na śniegu. 17 stycznia zapraszam na Światowy Dzień Śniegu. Już po raz 10 będziemy się razem bawić.